James Watt wynalazł maszynę parową. No właśnie, to nieprawda. Już ponad 50 lat wcześniej, w 1712 roku, w kopalni węgla w Staffordshire działał silnik parowy angielskiego wynalazcy Thomasa Newcomena. Jeszcze wcześniej, w 1768 roku, Thomas Savery zbudował parowy podnośnik wody, który też można nazwać silnikiem. Ale to jeszcze nie wszystko! Dawno, dawno temu, w 60 roku naszej ery, Heron z Aleksandrii zbudował urządzenie, które obracało się wykorzystując odrzut pary. Nazywane jest ono banią Herona. James Watt przysłużył się światu, udoskonalając istniejącą maszynę Newcomena. Dzięki niemu maszyny parowe stały się wydajniejsze, a od 1781 roku mogły przetwarzać energię pary na ruch obrotowy. Zapoczątkowało tą rewolucję przemysłową. Jednak tytuł wynalazcy maszyny parowej nie należy do niego. Często słyszymy, że pierwszym człowiekiem, który opłynął świat dookoła, był Ferdynand Magellan, portugalski żeglarz w służbie hiszpańskiej, żyjący na przełomie XV i XVI wieku. Magellan faktycznie zorganizował wyprawę dookoła świata w latach 1519-22, jednak zginął w trakcie jej trwania na Filipinach. Skoro zginął w trakcie jej trwania, to na pewno nie opłynął świata dookoła. Kto był więc pierwszym, który tego dokonał? Czyżby część jego załogi? A może zwykły niewolnik z Malezji? Wyprawę dokończyło tylko 18 z 270 członków załogi. Jest bardzo prawdopodobne, że to ta osiemnastka. Nie jest to jednak pewne. Z Magellanem podróżował jego niewolnik, który pełnił funkcję tłumacza, Enrique z Malakki. Według ostatniej woli Magellana, Enrique po jego śmierci miał zostać wolnym człowiekiem. Jednak pozostali kapitanowie odmówili jego uwolnienia. Ten skubaniec zdołał jednak im uciec. Enrique został kupiony przez Magellana w 1511 roku, podczas wyprawy do Malezji. Przypłynął z nim do Europy, płynąc na zachód. Kilka lat później wyprawa dookoła świata także przebiegła w kierunku zachodnim, tak więc Enrique opłynąłby świat, dopływając do Malezji. Po ucieczce zostało mu do niej 2,5 tysiąca kilometrów, czyli nie tak dużo w skali całej wyprawy. Nie wiadomo jednak, czy udało mu się dokończyć podróż. Jeśli nie, to pierwszymi ludźmi, którzy opłynęli Ziemię dookoła, było pozostałych 18 członków załogi. Jednak dopłynęli oni do wybrzeży Hiszpanii prawie 500 dni po śmierci Magellana i ucieczce Enrique. Tak czy inaczej, nie był to Magellan.